Witajcie drodzy emeryci w Campinosie, jak widzicie tutaj być może za mną. Jestem w tej chwili w Truskawiu i przyjechałam przetestować nową ścieżkę spacerową. Ktoś próbuje odpalić samochód i mu nie wychodzi chyba. Która powstała przy okazji remontu szlaku czarnego i żółtego, właśnie prowadzącego z Truskawia. I ta ścieżka jest około chyba 3 km. Jest na mapie tutaj zawieszonej, ale nie ma tutaj takiej informacji, więc zaraz ją przetestuję. Jest oznaczona niebieskim kolorem i prezentuje się tak. Zatem wyruszam poszukać początku ścieżki. Wygląda na to, że muszę iść, wcofnąć się do szlaku żółtego i tam kawałek przejść szlakiem żółtym, a potem będziemy skręcać w prawo. Zatem idę. Tu przy parkingu zaczyna się szlak żółty i to oznaczenie biało-niebieskie to jest oznaczenie właśnie nowej ścieżki spacerowej i takiego znaku trzeba wypatrywać. No i trzeba uważać, bo kasztany spadają na głowę. Właśnie jeden prawie walnął mnie w czubek głowy o parę centymetrów. No ale słuchajcie, jesień. Chociaż z drugiej strony dziwne. Wydaje mi się, tak przeglądałam zdjęcia jakieś z zeszłego roku, to o tej porze drzewa już były kolorowe, a teraz w puszczy zielono. Nie gdzie jakiś żółty listek, tylko... I powiem wam, że to jest dziwne, dlatego że była jednak duża susza w tym roku, więc wydawać by się mogło, że będzie wcześniej ta taka złota polska jesień kolorowa. Jezu, przestraszyłam się, myślałam, że to jakiś zaskroniec, a to był korzeń. Także naprawdę jest dziwnie, bo jest zielono, zobaczcie sami. Całkiem zielony las. Prawie w ogóle nie widać żółci, nie wspominając o czerwieni. Doszłam do miejsca, które się nazywa Przystawie. Stawie sucho, ale jest tutaj, zobaczcie, piękne nowe przejście. Niestety staw jest kompletnie suchy, nie ma ani kropelki wody, nawet bagienka nie widać. Po tej stronie też chyba jest sucho. To jest jedno z tych miejsc, które wylewało zawsze. W tej chwili jest zrobiony przepust i most nad przepustem, więc jak będzie deszcz, jak będzie mokro, to bez problemu się przejdzie w tym miejscu, które kiedyś było notorycznie nieprzechodnie ze względu na stojącą wodę. A droga jest taka mocno szutrowa. Szczerze mówiąc, średnio się po tym idzie. No ale myślę, że z czasem te kamienie się jakoś utwardzą i będzie przyjemniej tędy iść. Na pewno nie wybierajcie się tutaj w butach na obcasach, jeżeli ktoś miałby taki pomysł. Tutaj kolejny przepust pod drogą i tam woda sobie będzie spływać do takiego rowu, który ją zapewne ma odprowadzić do jeziorka, które teraz jest suche. No i super. Nowa szutrowa droga się kończy. Zaczyna się przyjemny piasek. Tu się o wiele fajniej idzie jednak. Znaczek jeszcze jest, więc idziemy dalej. Pięknie jest jeszcze w lesie. Zobaczcie, jak zielono. Tu trochę żółtych liści, ale niewiele. Widzę, że ja się kompletnie na drzewach nie znam. To znaczy, kilka tych podstawowych rozróżniam, ale generalnie dla mnie drzewa to są liściaste i iglaste. Wstyd, prawda? Nie róbcie mojego błędu, bo wybrałam się tutaj do Truskawia koło 3:00. Wydawało mi się, że to jeszcze taka godzina, że nie będzie korka, bo jeszcze ludzie są w pracy. No niestety pomyliłam się, ale już nie chciało mi się zawracać. Jechałam tutaj prawie godzinę. W korku stałam z bliskiej Woli, więc nie tak bardzo daleko. Normalnie by mi to zajęło pewnie jakieś 20-30 minut. Dwa razy dłużej przez te korki. Także jeżeli wybieracie się samochodem, weekendy może być pewnie podobnie, ponieważ te nowe trasy, szczególnie ta część z nowymi mostkami, mogą ściągać dużo chętnych, żeby je przejść i zobaczyć, jak to wygląda. No bo przez całe lato ta trasa była zamknięta, więc być może teraz trzeba odpuścić albo przyjechać w jakichś takich godzinach w ciągu tygodnia, kiedy nie będzie wszystko stało na drodze.
No dobra, maszeruję dalej, nawet jacyś ludzie sobie tu chodzą. Nie jest jeszcze tak całkiem pusto i późno. Mam nadzieję, że skończę tą wycieczkę jeszcze w świetle dziennym, a nie po ciemaku. Doszłam do zakrętu. Tu, jak widzicie, jest znaczek kierujący nas w prawo. A dalej prosto idzie oczywiście szlak żółty. A my skręcamy sobie tutaj. No nie było to daleko. Zajęło to naprawdę kilka minut, żeby tu dojść. I tutaj dalej jest niebieski. To nawet nie jest szlak. To jest takie nowe dosyć oznaczenie. Ta ścieżka, jak widać, nie jest czymś nowym. Ona musiała już istnieć wcześniej, ale była chyba po prostu poza szlakami, nieoznaczona. W sumie nie wiem, jak ktoś wie, to napiszcie mi, co tutaj było wcześniej. Czy tu była jakaś część szlaku, czy po prostu była sobie taka droga, która prowadziła między szlakami i nie była w żaden sposób oznaczona. I jakieś, nie wiem, 100 metrów może dalej mamy znowu skręt w prawo i to jest droga, która nas doprowadzi do szlaku czarnego i do ścieżki dydaktycznej. Kurde, jak ona się nazywa, ta ścieżka dydaktyczna? No, napiszę, bo mi wyleciało z głowy. Ta też wygląda na taką drogę, która już była wcześniej, tylko po prostu nie była turystycznie oznaczona. O, tylko paprocie wyglądają już jesiennie, zwiędłe. A to jest nasza droga. Słoneczko już jest nisko. Prześwieca fajnie przez drzewa. Jest całkiem pusto. Trochę straszno. Ale mam nadzieję, że dojdę do celu, czyli tam, skąd wyruszyłam. Dochodzimy do kolejnego zakrętu. To już będzie chyba czarny szlak, czy jeszcze nie? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Ale przed nami wspaniałe, wielkie mrowisko. Zobaczcie sami. Mało mrówek, chyba już poszły spać. Coś tam się jeszcze rusza. A tutaj skręcamy w taką ścieżkę. Nie, to jeszcze nie jest czarny szlak. To jest dopiero dojście chyba do czarnego szlaku. No to idziemy dalej. I znowu skręcamy. Tutaj droga prowadzi na wprost, a my idziemy w prawo. I słyszę już jakieś głosy, więc chyba zbliżamy się do tego głównego czarnego szlaku, jak sądzę, bo tam pewnie jest dużo więcej ludzi w tej chwili niż na tej ścieżce spacerowej. Ale nadal jest pięknie. No i kolejny zakręt. No tym razem to już chyba dochodzimy do czarnego szlaku, wydaje mi się. A zaraz zobaczymy. Tak, to już jest tam, zobaczcie, jest mostek nowy. Już jesteśmy na czarnym szlaku. Jaki elegancki, proszę Państwa. No pięknie to wygląda. Po prostu leśna autostrada. I taki szeroki. No, na pewno jest dużo mniej urokliwy od tego, który był poprzednio. A zobaczcie, tutaj są takie oznaczenia. Czarny szlak. Ten niebieski to ta ścieżka spacerowa. No i ścieżka dydaktyczna na zielono oznaczona, biało-zielono. Do Karczmiska. O, przypomniałam sobie. Zobaczcie. Ten mostek to już niestety nie jest drewno, tak jak kiedyś był, tylko jakieś tworzywo. No, ale na pewno o wiele trwalsze, chociaż mniej klimatyczne niż to, co było wcześniej. A na końcu ścieżki taki tarasik widokowy. Widok na łąkę. Może jakieś rykowiska tu się odbywają i wtedy jest na co popatrzeć. A teraz nie za bardzo. Po prostu chaszcze. No i czarnym szlakiem zaraz dochodzę do parkingu w Truskawiu. Ten szlak też jest tutaj
wyremontowane, czyli są kamienie i ciężko się idzie, bo one skaczą spod nóg, spod butów. No ale się pewnie z czasem udepczą. O Jezu, można się potknąć. Trzeba uważać. Natomiast zastanawiam się, dlaczego przy okazji tego remontu, odświeżenia, czy jak to tam zwał, tych szlaków, ktoś nie wpadł na genialny pomysł, żeby zasypać te dziury, które są na drodze, którą się wjeżdża na parking, na tym kawałku, tam jest parę metrów dosłownie. Prawdopodobnie jest to teren, który nie należy do parku, ale już jak zwozili ten żwir i kamienie do wysypania tych ścieżek w parku, to mogli tam trochę sypnąć i wyrównać te doły, na których można sobie połamać zawieszenie samochodu. No ale cóż, takie życie. W końcu w Polsce jesteśmy, prawda? Nie może być wszystko dobrze do końca. Tu kolejny odnowiony mostek. Po tych kamieniach naprawdę strasznie ciężko się idzie. Ale z czasem się wyrówna na pewno. Więc myślę, że cała trasa spacerowa zajmuje niecałą godzinkę. Nie, szczerze mówiąc, nie sprawdziłam na zegarku, kiedy wyszłam. I też nie mam żadnego urządzenia, które by mierzyło mi ilość kroków i dokładną odległość. Ale tak na oko idę niecałą godzinę i już za chwilę dochodzę do końca. A tutaj jesteśmy już na ścieżce dydaktycznej do Karczmiska i motylki, których już nie ma. Trzciny są, wody niestety nie ma. Trochę tu wycięli tych trzcin przy okazji tej mostkowej inwestycji chyba. Kampinoskie sianokosy. No i jestem z powrotem na parkingu w Truskawiu. Zobaczę, która jest godzina. Jest 17:14, a wyszłam pewnie parę, kilkanaście minut po czwartej. Więc tak jak powiedziałam, godzinka, niecała godzinka. Ja się jeszcze zatrzymywałam na robienie jakichś zdjęć. Fajna traska, taka fajny spacerek dla osób na przykład z małymi dziećmi. Na pewno można z wózkiem przejechać bez problemu. Albo dla takich osób, które no, nie mają jakiejś wielkiej kondycji, żeby robić 10-kilometrową trasę tutaj po żółtym i czarnym szlaku. Fajna, przyjemna, króciutka, miła, suchą nogą. Najważniejsze, że będzie można przejść. Do zobaczenia na kolejnych wycieczkach.